Gdy kilka dni temu usłyszeliśmy, że Polska zakończyła budowę sieci przesyłowej magistrali z elektrowni atomowej z Ukrainy do Polski, że w Polsce będzie tani ukraiński prąd płynął, no to tym wszystkim, którzy znają realia, od razu się lampka w głowie zapaliła, że najprawdopodobniej wykosztowaliśmy się po to, żeby zasilać Ukrainę w prąd, a nie żeby ten prąd stamtąd pozyskiwać. I proszę Państwa, jest to do sprawdzenia, choć po tej mojej publikacji różnie może być, różnie może być. Chciałem Państwa zainteresować taką stroną pse.pl. Tu mamy taką mapkę, mapkę Polski, z kim handlujemy energią i jak się te przepływy mają. Proszę, Państwa, tutaj na przykład z kierunku szwedzkiego aktualnie aktualnie ściągamy 595 MW godzin, z kierunku niemieckiego ściągamy 940, MWh, w tym dokładnym momencie 940 MW, Czech ściągamy 36 MW, na Słowację na przykład wysyłamy 207 MW, a w planie jest ściągać 314 MWh z Litwy. Ściągamy 350 w planie jest też 350 ściągać, a to jest kierunek ukraiński. Przeskoczyło nas 17 MW, a jeszcze że importujemy, a jeszcze przed chwilą było 6 MW, że eksportujemy. Ale proszę Państwa, obserwowałem to cały dzień. Głównie wysyłamy energię do Ukrainy. Tu się plan zmienił na zero. Cały dzień było 200 200 ściągania, a teraz mamy a teraz mamy generalnie wysyłanie, także. Niestety wykosztowaliśmy się na kolejną magistralę, która będzie pomagała Ukrainie, to możecie na tej stronie PSE sobie sprawdzać.